Hej, witam cię serdecznie. Nazywam się Beata Młynarczak, prowadzę pracownię pierniczków Słodki Dekor. Jestem nauczycielem lukrowania, ozdabiania pierników, prowadzę kursy i szkolenia online. Witaj w moim lukrowym, słodkim świecie. Dzisiaj chciałabym cię w ogóle zapytać, czy chcesz zacząć swoją przygodę z ozdabianiem pierników, z lukrowaniem? Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli tak, oczywiście możesz napisać w komentarzu, będzie mi ogromnie, ogromnie miło. Jest wiele osób, które zadają mi to pytanie bardzo często, czyli chcą zacząć przygodę z lukrowaniem, chcą zacząć ozdabiać pierniczki, ale nie wiedzą, co zrobić na początku. A to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli nie zaczniesz prawidłowo od tego, co trzeba, to bardzo szybko możesz się zniechęcić. Zresztą to nie tylko jest w lukrowaniu, ale w każdym zawodzie, w każdej pasji, którą zdobywamy, w każdym hobby. Jeżeli na początku się troszeczkę sparzymy, to oczywiście później ciężko jest nam do tego wrócić. Dlatego co mogę ci polecić? Jaką drogę mogę ci wskazać, żebyś ją przeszła i żeby ta droga była właściwa i doprowadziła cię do celu, który sobie postawiłaś, czyli do tego, że chcesz ozdabiać pierniczki. Przede wszystkim podstawą jest dobre ciasto piernikowe. Takie, zwłaszcza do ozdabiania pierniczków, takie, które naprawdę będzie miało równą powierzchnię, które się będzie bardzo ładnie wypiekało, bez nierówności, bez żadnych wulkanów, z równą powierzchnią z jednej i z drugiej strony, taką, żebyś mogła ją dekorować z każdej strony. Czy to będzie jedna strona, czy to będzie druga strona. To jest bardzo, bardzo ważne i na moim blogu słodkidekor.pl mam taki darmowy przepis, który możesz sobie pobrać, możesz wypiec z niego pierniki, przygotować, zobaczyć, jak ci się z tym ciastem współpracuje, czy jest odpowiednie dla tego, czy ci pasuje. Możesz oczywiście pobierać. Mam bardzo dużo kursantek, które korzystają z tego przepisu i są naprawdę bardzo, bardzo zadowolone. Poza tym ja sama pracuję na tym cieście od lat. Przygotowałam go, ten przepis modyfikowałam przez jakiś czas, i od paru lat go używam i naprawdę nie sprawia mi żadnych problemów. Ciasto przygotowuje się dosyć szybko, jest fajne, elastyczne, bardzo dobrze się z nim pracuje. Można od razu po przygotowaniu, można już wykrawać pierniczki i piec, a można również odstawić go do lodówki, żeby leżakowało. Oczywiście można to ciasto przechowywać do miesiąca w lodówce, dobrze zabezpieczone, bardzo fajnie się z nim pracuje. Więc ciasto to jest taka podstawa, od czego możemy zacząć. No ale co dalej? Do ciasta potrzebujemy lukier, ale zanim dojdziemy do lukru, no to oczywiście potrzebujemy różnych narzędzi do przygotowania, do wykrawania tych ciasteczek. Możemy sobie te foremki sami robić, wycinać z papieru, ale również możemy zakupić. Teraz wszędzie tych foremek jest naprawdę, naprawdę różno. Podejrzewam, że w domu na pewno coś tam masz, jakieś foremki. Poza tym na początek szklanka może nam służyć jako wykrojnik i będziemy mieć okrągłe pierniczki, więc ten początek już mamy, ale oczywiście jeżeli chcesz się skupić na narzędziach, również u mnie na stronie znajdziesz taki materiał darmowy z 30 narzędziami, które możesz sobie pobrać i zobaczyć, co będzie ci niezbędne do tego, żeby zacząć dekorować, ale dekorować tak już bardziej profesjonalnie, czyli nie tylko woreczek i ciasteczko i lukier, i na bazie kresek, ale już takie dekorowanie, gdzie wylewasz ładną, równą, gładką powierzchnię, a potem przygotowujesz sobie różne dekoracje. Tu są takie bardziej koronkowe dekoracje, które ucieszą niejedno dziecko i oczywiście później już po takie dekoracje bardziej zaawansowane, z wieloma różnymi elementami. I oczywiście jak masz już ciasto, masz już lukier, jeśli nie wiesz, jak przygotować ten lukier, to również u mnie to znajdziesz. Bardzo ważną rzeczą jest przede wszystkim nauczyć się na początku wylewać równą, gładką
powierzchnię. Nie omijaj tego punktu, ponieważ jeżeli to jest tylko takie hobby, które robisz od czasu do czasu ze swoimi dziećmi, z wnukami, z znajomymi, z rodziną, no to wystarczy ta nitka lukru. Ale jeżeli jesteś osobą, która chce czegoś więcej, chce wejść na wyższy level, chce podnieść troszeczkę te swoje umiejętności, to wylewanie takiej równej, gładkiej powierzchni jest bardzo ważne. Zobacz, on jest prościutki, równiutki i na nim możesz tworzyć różne dekoracje. Możesz malować pędzelkami, możesz malować lukrem i możesz tworzyć różne dekoracje za pomocą tylki. Tylka to jest końcówka, która ma jakiś kształt, dzięki czemu wyciskając nadajesz kształt różnym elementom. Ja na swojej stronie przygotowałam taki kurs Opanuj lukier królewski. Jest to kurs 5-modułowy, który mówi o różnych gęstościach lukru. Każdy moduł to jest różna gęstość lukru. I właśnie pierwszy moduł, podstawowy, od którego się powinno w ogóle zacząć, to jest moduł o gęstości do wylewania. Omawiam tam tą gęstość naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo. Mówię, jak zrobić obrys, jak wylać ten lukier, jak go zabarwić, bo to też jest bardzo ważne, czym barwić i w jaki sposób mieszać lukier, w jaki sposób pozbyć się pęcherzyków powietrza. To jest też bardzo, bardzo ważna kwestia. I zaświadczam Ci, że przechodząc ten pierwszy moduł, jeżeli przejdziesz go pilnie, poćwiczysz, to po prostu nic bardziej trudnego już przed Tobą nie będzie, bo później to będzie tylko kwestia dobierania gęstości i korzystania z różnych technik. Ale to jest podstawa, którą musisz opanować, bo jeżeli nie opanujesz tej równej powierzchni, to wykonując kolejne elementy, czyli małe wypukłości, będziesz chciała przygotować chociażby takiego misia, którego tutaj Ci pokazywałam, ale ta powierzchnia po pierwsze będzie krzywo wylana, będzie krzywo zrobiony obrys, powierzchnia będzie miała górki, on nie będzie atrakcyjnie wyglądał. I o tyle, o ile robisz to hobbystycznie w domu i jecie te pierniczki, to nie będzie miało wielkiego znaczenia, więc wtedy nie musisz się tym przejmować, ale jeżeli Twoje hobby, Twoja pasja zacznie się przeradzać w jakiś mały biznesik, który może później urosnąć do większych rozmiarów, to będzie bardzo ważne, dlatego że wszystko ze sobą niesie jakość. I tutaj również w lukrowaniu, w dekorowaniu pierników, ta jakość jest bardzo ważna. Nawet czasami dla siebie, jeżeli robimy to tylko od czasu do czasu, to naprawdę chcemy, żeby te pierniki wyglądały bardzo ładnie, żeby były estetyczne, żeby były równe, bo dając je w prezencie, tak jest najczęściej na początku, jak jest to jeszcze nasze hobby, nasza pasja, przygotowujemy te pierniki, dekorujemy, no to po prostu rozdajemy je, dajemy je w prezencie i też chcemy, żeby ta osoba obdarowana, która dostanie od nas, żeby rozwiewała zachwyty, achy i ochy na temat tych naszych pierniczków i mamy wtedy też taki power do działania i chcemy czegoś więcej. Także widzisz, mamy ciasto, wiemy już, jakich narzędzi będziemy potrzebować, mamy lukier, wiemy, od jakiej gęstości powinniśmy zacząć, żeby się uczyć. I wtedy zostaje tylko ten czas na ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. W lukrowaniu jest bardzo dużo różnych technik. Ja również na swojej stronie stworzyłam bardzo dużo kursów, mini kursów i takich kursów rozszerzonych o różnych technikach, z których możesz oczywiście skorzystać, jeżeli będziesz chciała pogłębić swoje umiejętności. Przygotowałam również na swojej stronie taką zakładkę, jak zacząć, od czego zacząć. Pokazuję Ci tam drogę po kolei. Ta cała droga jest przygotowana na takiej zasadzie, że są tam aktywne linki, dzięki którym po kliknięciu w link przechodzisz do odpowiedniego miejsca, gdzie możesz albo przeczytać wpis blogowy, albo obejrzeć live, albo zobaczyć kurs, czy mini kurs, który przygotowałam. I polecam Ci
naprawdę kierować się tą drogą, ponieważ nawet jeżeli nie będziesz korzystać z kursów, to jest droga, która pokaże Ci takie minimum, od czego musisz zacząć i co po kolei przejść. Mam nadzieję, że ta moja droga lukrowania, ta ścieżka w zasadzie lukrowania pomoże Ci udoskonalić swoje hobby, jeżeli to jest Twoje hobby, rozwinąć w Tobie taką pasję związaną z piernikami, a być może z czasem może stanie się ona sposobem na życie, sposobem na zarabianie, sposobem na mały biznesik. Zebrałam w tym miejscu po prostu wszystkie materiały, które są idealne na start. Od czego zacząć, przez co przejść, co przeczytać, co obejrzeć i na co zwrócić uwagę. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo elementów zawartych, więc mam nadzieję, że one pomogą Ci i ta Twoja droga w pierniczeniu będzie po prostu łatwiejsza. Zapraszam zatem na moją stronę słodkidekor.pl do zakładki Gdy zaczynasz. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia. Oczywiście będzie mi ogromnie miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał. Jeżeli masz jakieś pytania, coś jest dla Ciebie trudne i niezrozumiałe w tej drodze, którą przygotowałam, to oczywiście pisz w komentarzach, na wszystkie na pewno odpowiem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.